dzień dobry, witam serdecznie, Michał Rawik i The Legend of Bambo. Moi mili państwo, jakoś tak chciałem, nie wiem, może mniej drzeć mordę na samym początku. Dzień dobry, witam. Doczekaliśmy się kilku update'ów. Mamy na przykład opcję, klap, klask, klap, klask. No i mamy dźwięk muzyki i efektów, prawda? Cudownie, bardzo mnie to cieszy i myślę, że nie tylko mnie. Doleciały też jakieś achievementy, inne fiksy bugów i tego typu rzeczy. Tymczasem, no cóż, my się zabierzemy za tutaj kolejne przejście. Mamy wersję 1.06a, prawda? I tym razem wybierzemy sobie Bambo the Stout. Gains bonus mana, but can't save it. Już gdzieś tam coś tam się próbowałem i wyczaiłem, że to działa tak, że dostaję więcej many, ale nie może jej przechowywać na następną turę, także to jest taki problem troszkę. No i ma tutaj Sticka, który zadaje obrażenia, i Blender Blade, który uwala puzzle i o. Swoją drogą wiem też, co oznacza ten puzzle, o ile dobrze pamiętam. To jest damage z puzzli, z ułożenia puzzli, czyli czterech zębów na przykład. Z tego, co gdzieś tam udało mi się rozkminić, o ile rozkminiłem dobrze. Sewers of... coś tam. Nie zdążyłem przeczytać. Idziemy w tę otchłań piekielną. Piekielna otchłań bez dna. Ojeła. No, loading. Come on. Dobra, no i mamy sobie tutaj znowu jakieś tutaj brudasy. Myślę, że możemy w ogóle teraz sobie na spokojnie polecieć i wziąć sobie kostki. I teraz tak, zobaczcie, bierzemy 5 kostek, a on dostaje 7. Czyli on dostaje o 2 kostki więcej. Polecimy tak, myślę. I polecimy chyba tak. Sobie za jeden, dobra. W międzyczasie jeszcze ułożył nam się moczyk tutaj pięknie, prawda? Pięknie, cudownie w ogóle. Czy jestem w stanie teraz coś jeszcze tutaj fajnego ułożyć? Tak na dobrą sprawę to nie. A, nie, jestem w stanie. Jak przesunę tak, to będę miał 4 zęby, ale jajca, zobaczcie. Ułóżmy to sobie. No i se rzucimy se w muszkę, pietruszkę. Dobra. Oni się przesunęli, a nam, zobaczcie, mana spadła. No i tak to mniej więcej wszystko wygląda, że ta mana pojawia się i znika. Że tak rzucę szlagierem. Dobra, rzućmy teraz tak, weźmiemy kopsztale. Kopsztale rzucimy sobie tutaj. Utworzyliśmy 4 kupsztale, mamy 6 many jakby, także też fajnie. I warto pamiętać o tym, żeby całą tą manę, jak tylko się da, to zużywać od razu. Żeby prawda nie przepadła. Dobrze, możemy jeszcze coś ułożyć na pewno. Albo i nie możemy. Bardzo byśmy chcieli, ale nie możemy. Ej, jak mordy strzelimy, nie możemy. No dobra, to co ja bym chciał w następnej turze ułożyć? Ja myślę, że kupy w następnej turze po prostu ułożymy i tyle. I gościa zaciukamy, o tak, i dziękuję. Come on. Tu sobie zestakujemy, zrobimy tak i elo. Papa! See you in hell. Dobra, dostaliśmy 3 coiny, mamy Treasure Room. W Treasure Roomie mamy Booger Lane. A, cały lane. To jest ciekawe. Destroy a row of tiles. To też jest bardzo ciekawe. To jest łatwiej zdobyć to. Nie wiem, czy to jest lepsze, ale to łatwiej zdobyć. A jest coś fajnego. A co? O nie, czy to będzie bomba? Czy to wybuchnie mi na ryju? Ej, bardzo bym tego nie chciał. Czy ja mogę się jakoś... Mógłbym go niby zablokować, nie? Shit. Oh fuck it, seriously? A czy ja teraz przypadkiem nie ułożyłem czegoś, co fajnie się... Nie. Oh boy. To zrypałem, to nic, trudno, rzucimy mu atak na ryj. Niech on przemyśli swoje zachowanie, pcha mi prostak jeden. Okej, jest prawie miło i przyjemnie, słuchajcie. To możemy ułożyć te w sumie, mam jeden ruch, więc na razie ułożę w ten sposób. Będziemy end turn. To się tutaj zadzieje w ten sposób. Okej, to możemy zrobić tak i jest spoko. Dostajemy dodatkową manę. I co? I to walnie we mnie teraz? Walnie, bo jest za blisko. You fucking piece of shit, man. Nie wiem, jak miałbym go odsunąć. Znaczy, wiem, że sobie spele, dzięki którym
można odsuwać przeciwników, więc to poniekąd byłoby pewnie ok. Dobra, mamy spell ready i prawdopodobnie zabijemy jedną i drugą muszkę pietruszkę, robimy tak. Elo mordo! I tutaj tak, i elo mordeczko i po robocie. Dziękuję, lecimy dalej. Jest taki spell, który zadaje jeden damage pierwszej linii i odsuwa ją dalej, więc no, ale nie mając tego spella, to tak trochę Lipton, nie? Dobra, najfajniej byłoby ułożyć kupę. Ale kupa z tego wyjdzie, że tak powiem. Mogę ułożyć zęby, mogę ułożyć kości. Wszystko po 4. W sumie dostaję bonusową manę, więc tak teoretycznie mógłbym ułożyć kości. Ale to i tak mi gówno datek w sumie. Ja sobie dostanę manę dodatkową, ale nie będę mógł zaatakować więcej. I tego troszkę nie przewidziałem, muszę przyznać. Dobra, wait, ja bym potrzebował kupy tak zupełnie serio. Najlepiej tutaj, czyli najlepiej było przesunąć tak, tak i wtedy bym zaciukał dwóch i dostał pory... A nie, o i to by było dobre, słuchajcie, bo ja bym sobie przesunął tak. Teraz bym sobie przesunął tak. Teraz jest ok, bo dostałem sobie kupę. Tu rzucam kupę. A tutaj używam jednego spela, sticka w sensie. The stick of truth. A tu drugiego, yellow, i ten walnie sobie w kupę i jestem w domu, nie? Ha! Działa, działa, pięknie, kurde, tak to się robi, słuchajcie, tak to się robi. Tak to się robi na dzikim zachodzie, nie? Myślę, że możemy zrobić w ten sposób, chociaż to mnie trochę pogrzebie. Ale to nic, zróbmy tak, bo wtedy ładnie mi wskoczy wie dużo. Mogę zrobić tak. Mógłbym też przesunąć. Myślę. Nie, no chyba zrobimy tak. Sobie dostaniemy o tej rzutki. Walniemy sobie tak. To rozwalimy muszkę pietruszkę. Destroys a row of tiles. Ale nie wiem, czy ja bym to chciał tak do końca. Chociaż jakbym wywalił o ten. Nie, no nie chcę. Mogę wykonać dwa ruchy, więc mógłbym teoretycznie kupę wziąć i ustawić w ten sposób i byłoby fajnie. I mam jeszcze tego, cudownie. Dobra, to sobie możemy rzucić w tę muszkę pietruszkę. To możemy rzucić na razie czego tutaj. Tu zrobimy w ten sposób, raz. Tu zrobimy w ten sposób, dwa. I to by było chyba na tyle. Jeszcze niby mogę tutaj destroy row of tiles, ale ja chyba tego nie chcę. Nie, end turn. Elo. To jest... Tyle tego było, słuchajcie, no i tutaj sobie weźmiemy kostki, bo dlaczego by nie, skończymy tutaj, prawda, kostkami, a jeszcze zębę, why not, dobrze, i masz, no ryj! Tak, pięknie, i mamy znowu treasure room. Okidoki, mamy gain green mana, czyli gluta, albo plus one movement, mogę to wziąć, to jest ciekawsze. Bumble versus the Duke, keep him small. O, tu jest w ogóle podpowiedź. Keep him small. Już raz z Duke'em walczyłem, tylko nie pamiętam co on robi tak szczerze. Znaczy no, niewiele się różni od tego Isaacowego Duke'a. But still. Szczerze to możemy zrobić tak i możemy zrobić... O, shit, man! Ale nie wycelowałem, ja ci pitole. Mogę jeszcze jeden ruch wykonać. Tylko czy chcę, słuchajcie, czy ja mam cokolwiek jeszcze jakąś możliwość, żeby zużywać ten ruch? Nie. Okej, czyli dostał tutaj w ciul muszek, pietruszek sobie przyzwał. Ja cię pitole, to może być mój koniec. Bym się, w sensie bym się mocno jakoś nie zdziwił. To nic mi nie da, bo to nadal będą te... trzy kupy. Tu jestem w stanie 4 ułożyć. Ułóżmy 4. Okej, okay, jest git. I rzucimy tak. To rzucimy tutaj, póki ta mucha jest daleko. To ona nic mi nie zrobi. Mógłbym jeszcze teoretycznie zużyć. Zużyjmy ten one movement. Ja zużyję w ten sposób, żeby dostać tutaj jeden hit w tę muszkę. Pietruszkę. Okej, okay, i teraz spuścimy mu na ryj łomot. Elo. Okej, okay, on sobie rzuci tutaj i jest git.
Jest git, ale urósł. Nie chcemy urosnąć, bo on wtedy na pewno spawnuje. Nie wiem, co jeszcze może robić. Tym, 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 tam, tararara, to. Na razie myślę, że możemy zrobić w ten sposób i w ten sposób. Okej, okay, mamy sobie plus one move. Czy mogę w jakiś sposób jakiś zmasowany atak zrobić? Nie wiem, nie bardzo, więc ułóżmy sobie w tak. I przynajmniej zębem oberwie ziomek. Destroy row of tiles. Czy to mi cokolwiek kurde felek może dać, słuchajcie? Mam 3, teoretycznie jak zniszczę ten na górze, to spróbujmy, co mi szkodzi. Nic mi to nie dało, dobra. Mana drain. Spoko. Możemy zakleić mury na przykład, bo czemu by nie. No i mogę sobie zakleić, to sobie zakleję, why not. Ojej, zaklejmy ci ryło. I teraz by się przydało zrobić cokolwiek, co by mi pozwoliło go walnąć. Shit. W sensie muszki walnąć. Najlepiej kupy zebrać, ale tam pali licho zebrać kupy. Czy ja jestem w stanie cokolwiek tutaj? Nie bardzo, nie bardzo, nie bardzo. Nie bardzo, słuchajcie, to nic. Przygotujemy się na następny ten po prostu. End turn. One podejdą teraz, kurde. Wow, a dlaczego? Ja go zakleiłem, mury. O nie, i ten mnie też walnie za pół healtha. Zdecydowanie mi się to nie podoba, słuchajcie. Dobra, zrobimy tak. Wow, wow, wow. Zmiana planów chyba. Zrobimy tak. No muszę tutaj w ryj walnąć sobie i jemu. Okej. I teraz jeszcze coś mi po głowie chodziło. Znaczy jestem w stanie zrobić jakoś tak, żeby kupę tutaj gdzieś dokoptować. Nie. Nie, nie jestem w stanie, mam jeden ruch. Dobra, więc zróbmy w ten sposób i walniemy ciebie tak, elo. Destroy the row of tiles. Dobra, weźmy, wywalmy to. Nic mi to nie dało niestety. Liczyłem na jakąś kupę czy coś, okej. Okay. Tamtą muszkę trzeba zarypać, oby szybciej. Dobra, zrobimy tak. Tutaj rzucimy sobie kupę, jest super. Oczywiście zabijamy tę muszkę, zanim się zbliży. Super. I teraz tak, ja chciałbym ułożyć coś, co pozwoli mi zadać jakiś fajny damage. W górę po prostu i w dół. A, nie mogę, bo mam tylko jeden ruch. Oh shit, man. Seriously. No nie, tu nie mam. Tu nie mam. I no muszę przyznać, że jest uno problemo. Uno problemo. Dobra, to ja myślę, że możemy przygotować to pod przyszły jakiś ten. Po prostu pod przyszłą kupę, że tak powiem. Weźmy, użyjmy tak i zabijmy tę muchę. On tutaj... Okej, okej, i on od razu zaatakował. Skurczybyk. Dobra, zrobimy w ten sposób. Tu mam trzy kości teraz na górze. Fajnie, fajnie, rzucamy tak. Mogę mieć czwartą. Super, pięć kości. To by było coś cudownego. I tak też zrobimy, wykorzystamy to jak najbardziej. Rzucamy. Ła, masz w ryj. I masz w ryj. Jaki mały. No, może nie słodziak, ale no. I teraz w zasadzie została mi tylko mana, więc zrobimy cyk, bum, cyk, cyk. Mam wrażenie, że on wcześniej dostawał po jeden, jak był duży z tych speli, nie? Czy źle myślę? Nie mam pojęcia. Dobra, ale teraz wystarczyłoby mu... Teraz wystarczyłoby mu rypsnąć odpowiednio mocno i powinno być okej. Okay. Ja bym zrobił tak. Kupę położyłbym na razie czego tutaj, ale tak, raz bym walnął jego. Pięknie! I się miniony giną od razu. Ej, super, ale o Jezu, jak cudownie. Miniony giną, jak się zabije bossa. Ja cię kręcę. Okej, okay, copy a trinket. Gain soul hearts. Ja bym to wziął. I to jest trinkecior chyba. Ja nie wiem tylko, czy to jest, kurde, jednorazowy, czy... What the fuck is that?
Okej, okay, najpierw weźmiemy tutaj, bo to jest coś ciekawego, możemy mieć half up na przykład, albo... O! Ej, cudownie! Plus one move! Też jest fajne. Bardzo się cieszę, cudownie. Tu się oczywiście uleczymy. Ale chyba chociaż mogę i dwa razy. Reroll spell cost less. O, to ja bym chciał. Ja bym chciał, żeby to kosztowało mniej. Cudownie. No i jeszcze się uleczymy i to by było na tyle. Dziękuję. Dzięki, Judas. Forlorn Hollow. No i lecimy z koksem. Zobaczymy, co tym razem przyniesie nam Forlorn Hollow. Okej. Mamy Soulhearta. Ciekawe, czy to jest active, czy co to jest, nie mam pojęcia, nieważne. Czy możemy ułożyć kupy? Możemy, mamy teraz 3 ruchy, więc możemy układać kupy, jak nam się żywnie podoba. Więc ja myślę, że najpierw ułożymy sobie kupy. A to mi chyba nic nie zmienia. Ułóżmy sobie tak. Okej, okay, mamy kupy. Kupy, nikt nie ruszy, zrobimy tak. Teraz mykniemy tak, cyk. Spell resisted? What the fuck, man? On ma resisty na spella! Kuźwa, w sensie... Tylko mogę go puzzlem zatłuc. Oż ty dziadów wstrętny. Dobra, znajdę na niego sposób. Take it easy. Take it easy, jak to Mika śpiewali. Nieważne. Okej, zrobimy w ten sposób. Tutaj spella użyjemy, skoro tak to na tym gówniaku małym. Co, ja mógłbym jeszcze jeden move. A zróbmy jeszcze jeden move. Zróbmy tak, będzie łatwiej. Zróbmy tak, ja się tylko boję, że to będzie jakiś... Nie, nie ma kersa na tym żadnego. Mamy jeszcze Destroy Row of Tiles. Ale nie wiem, co ja bym chciał usunąć. Mógłbym niby to usunąć. To by się wszystko zniżyło. Spróbujmy, nie wiem, co z tego wyjdzie, ale zobaczymy. To dwa gówniaki chcą atakować, dobra, luz. To będzie lepsze rozwiązanie. Zrobimy w ten sposób. Zatłuczemy tego w robocie. Tutaj możemy zrobić teraz w ten sposób. Albo w ten. Co będzie dosyć dobre. Mamy plus one move. Teraz możemy zrobić tak. Tak, to będzie dobre. Ok. Jest git i rzucimy sobie w tego. Okidoki. No i możemy zrobić jeszcze tak, teoretycznie tutaj move. Okej, okay. Wow, teraz mamy jeszcze tego gluta. Możemy zakleić tego typka tutaj, co by za bardzo się nie ruszał, skurkowaniec. I możemy jeszcze tutaj coś wykminić. I możemy zrobić, jak zrobię tak, to czymś... No, coś mi to na pewno zrobimy tak. Jest super, rzucimy tutaj, co by już jeden punkt HP mu zabrać. I to myślę, że skończymy turę. Ten sobie zaatakuje tutaj, powinno być ok. Spoko. Ten nic nie zrobi, tamte jeszcze. Nie wiem, czy tamte nie wylazą spod ziemi, że się tak wyrażę. Wait, muszę pamiętać o tym, że tego mogę ubić tylko spellem. Więc ja nie do końca wiem, czy ja gwiazdkę chcę na kupę zużywać. Tak szczerze, to chyba niekoniecznie. Więc na razie weźmiemy kupę. I weźmiemy kupę, rzucimy, nie wiem, gdziekolwiek, bo ta kupa to niewiele mi to robi, tak na dobrą sprawę. Zrobimy tak, jest cudownie. Zginęli wszyscy, ale tym ziutkiem muszę się zająć w inny sposób. A on ma jeden ten, to zrobimy tak i elo, i powinno być po robocie. Elo. Sjoin Halbruch. No i pięknie, proszę bardzo. 4 coiny, cudownie. Okej, okay, blocks next single attack. Hits 3 random enemies. Cudownie, biorę to. Biorę to jak mordę strzelił, szczególnie tutaj. Cudowna rzecz. Ten glut. Ja nie lubię takich, co to mają jakieś dziwne spell resisty. Możemy spróbować sobie tak.
Dobra sprawa do whatever, jak ja to ustawię. No, rozrobimy tak. Zrobimy w ten sposób. I w ten sposób. Jest cudownie. Okej, okay, mamy dwa ruchy. Raz, dwa. W ten sposób to zrobimy. Tak. Okej, okay, wow, za 6 to jakiś, nie wiem co to było. I zrobimy tak. Jep, 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 cyk, cyk i cyk z karabinków. Dobra, mogę jeszcze jeden ruch teoretycznie wykonać. Ja tego ruchu to nie wiem, czy przypadkiem nawet nie wykonam. Myślę, że wykonam. Pytanie, czy mi na bossa wtedy nie braknie, ale zrobimy w ten sposób. Throw to gdziekolwiek, zrobimy tak. Ale teraz zrobimy tak, cyk. I jeszcze dwa razy, więc zginie sobie ten ziutek tutaj. Ten ziutałkę sobie zginie. I cyk! Pięknie. No i to jest w zasadzie tyle. Mogę destroy row of tiles, ale ja nie wiem, czy ja bym chciał. Tak szczerze, nie chciałbym. Okej, okay, no tego ziutka trzeba tutaj pra... Wow. Wow. I... a to mi się nie podoba, co tu się zadziało, prawda? Prawda, prawda. Mogę tak, tu mogę kupę machnąć i mogę machnąć i tu widzę, że kostki mogę też. Rzućmy kupę tutaj. I tak szczerze, zróbmy tak, w ten sposób, będziemy mieli kostki. Kostki rzucimy sobie tu. Teraz to rzucimy tutaj. Myślę, że tak, bo nie wiem, czy tam tego myknę, czy tego wtedy. Spróbujmy teraz tak, liczę na to, że... Tak! Cudownie! Tego, co wisi. Tą podpaskę o podobne coś. Cokolwiek by to nie było. I mam jeszcze jeden ruch. Czy gdzieś mam coś, co mógłbym ładnie dopasować? Słuchajcie, nie bardzo. Nie bardzo, nie bardzo, ale to nic. To nic. To możemy zrobić w ten sposób, to będę miał gluta, ale ja nie bardzo bym chciał mieć gluta. Możemy zrobić tak, to będę miał kupsztala, ale nie. To nie to. To słuchajcie, nie to. Chyba trzeba by było zrobić tak, żeby mieć gluta. Co by, prawda, to nam tutaj troszkę ułatwiło, nie? O tak, i pójdziemy w górę wtedy. Okej, okay, dobra. I gluta se zakleimy zara. Kurczaki. Kurczaki. Dobra, zróbmy na razie tak. To się tutaj przesunie. Gluta mykniemy tak. Jest cudownie. Spell ready. Tu możemy zrobić w ten sposób, co już będzie spoczko całkiem. Ok. I sobie rzucimy za jeden cyk. Ło, crit! Cudownie. Wspaniale. Ej, no dobra. To jest ok. Zróbmy tak. And turn. Okej, okay, tutaj podpaseczka się rozwinie. Nie rozwinie się. To nie. Nie, to nie. No dobra, to ja bym, nie wiem co ja bym ułożył, skoro tak. Nie, może kupę spróbował przygotować jakoś. To by na raz pykło, tylko nie mam takiej opcji trochę. Nawet źle, dobra. Okej, okay, on tam sobie ten, to ja teraz wrócę tak i wrócę tak, jest cyk, cyk, i on znowu będzie sobie wisiał. Czy mogę jakoś teraz kupę? Nie, nie mogę. Mamo, kupę! Mamo, kupa! Dobra, no to wezmę tak na przykład. Mogę usunąć ten. O, i cudownie, no i fajnie, i myk. I proszę bardzo, trochę długo to trwało, ale cyk i ostateczny cios, łup i cyk. No, jelo. Pięknie, jakże się cieszę, dobrze. Trzy coiny, mogą być. Spell ready, a to był, nie, jest w sensie. A, bo to raz na pokój. Jeden pokój do naładowania, tak to działa. Jak w Isaacu. Okej, okay, dobrze, ja bym chciał... mieć cztery kupy obok siebie na przykład. Nie ma problemu, już się robi. Dziękuję.
Dziękuję, rzućmy sobie tu na przykład, czemu by nie? Nie wiem, co to robi do końca, ale... trzy razy będę mógł użyć, nie? Więc zrobimy tak, cyk. Zrobimy tak, bo tamta będzie spawnować te małe główienka, których nie chcemy. I zrobimy tak, więc jest spoko. I teraz jeszcze te ziutki miło by było coś z nimi zrobić. Ale ja na razie bym chyba zrobił tylko tyle i bym wziął end turn. Jest ok. I tutaj bym zrobił... tak, tak, tak. W sumie to głupio, bo walnę go dwa razy, chyba że crit wejdzie. Nie wszedł. I dostanie mi się za to po uszach. Co nie jest zbyt mądre. Nawet powiedziałbym, że dosyć głupie. Szczególnie, że ruch będę miał jeden teraz. Jakbym wziął ten. Czy jest jakakolwiek szansa na to, żebym ja tutaj jakoś z tego wyszedł cało? No nie. Nie ma. No dobrze, to zgarniemy łomot. Trudno. Tam pół serducha mi rypnie. Okej, okay, nie ma problemu. Nie ma problemu. Już nadrobiamy, panie kochany. Panie kochany. Tutaj będzie, będzie, kurde. Kurde, Felek, panie, to będzie, będzie pan zadowolony, jak mordę szczylił. Nie, że bez sensu. Chociaż nie, dobrze, bo ten sobie zginie już. A w sumie jeden i drugi zginie już, bo bonusowa mana zapomniałem. A, wii. Okej, okay. I cyk. No i git. Boom, i dwa ko... Naprawdę? Seriously? Dobrze, gain one heart. To, o, to jest cudo. Row of tiles. Nie, ja bym chciał to. Mamy destroy, to reroll, to nie chcę. Uuu, Bumble versus Gibbs. Heavy hits are the best. Czemu? Wow, wow, jakaś żelatynka. Żelatynka. Szczerze, to najlepiej by było zrobić tak. I tak. I cyk. No jest wspaniale, słuchajcie. Zrobimy tak. Jest super. A, to jest kurna heal, dobrze wiedzieć. Myślałem, czy to mi doda, czy to mi co zrobi. A to dlatego tak to działa. Kurkowaniec. Okej. Okay. Niewiele to dało. To nic. Zróbmy jeszcze raz cyk. I kolejny jakiś tutaj glut mały. Okej. Okay. Zarypiemy go tak, w ten sposób. Czy ja chciałbym jeszcze jeden movement na coś, prawda, zużyć? Nie, bo nie bardzo mam na co. Chyba, że na dostanie kolejnego movementu, więc może tak zróbmy i zobaczmy, co z tego wyjdzie. Mamy spell ready na przykład teraz. Co jest bardzo ciekawe. No to sobie go użyjmy, aczkolwiek obawiam się, że... A, dobrze, cudownie. Jest okej. Okay. Mogę coś zra... A, bo jeszcze jeden move mam. Okej. Okay. Okej. Okay. Tu widzę, ładnie kostki mi się formują, więc... Więc chyba tak bym przygotował. Okej, okay, mamy mana draina. Oj, ma heala! Skurkowaniec się leczy. Dobra, zaraz my tu zaradzimy. Dobrze, robimy jedną kostkę tak. Drugą kostkę tak. Wtedy zespawnuje się ten mały gówniak. Jakimś małym gówniakiem to się za mocno przejmować raczej nie będziemy. Zrobimy tak. Cudownie. Tego małego gówniaczek, małego gówniaka. Destroy a row of tiles. Nope. Mam jeszcze jeden ruch. Wiem, co bym chciał zrobić. Przedłużyć sobie ruch. Jeszcze i zrobić tak. Jest spoko. Znaczy ja bym sobie kup sztala przygotował, nie? I mean, tak bym zrobił. Teraz zrobiłem tak. Cyk, cyk, cyk. Aha, okej. Okej, dobra, and... Okej, okay, teraz 6 i te dwa gówniaki są tutaj. Dobra, teraz zrobimy w ten sposób. Jest całkiem miło. Teraz bym tak machnął. Okej. Okay. Cyk.
Nie wiem, czy dobrze, że ja eliminuję te małe gówniaki. Mógłbym naparzać tego dużego i mieć w dupie te małe. No ale dobra, cyk, za 4 on się uleczy, za 1 pewnie. Mam jeszcze 2 ruchy. Ruchy, kluchy leniwe. Dobrze, zrobimy tak. Jest okej. A, jeszcze bym rzucił w tego, jak zaczną te atakować, to będę się martwił. My destroy row of tiles. Ale mnie to chyba, chociaż ten dolny można by było wywalić, czy co? Wywalmy ten dolny i jest wspaniale teraz, bo teraz mogę ułożyć na przykład kość. Bo niewiele więcej, tak w sumie. Ułóżmy kość. Bo se mogę, o. I tę kość sobie rzucę tu. To będzie łatwiej w następnej turze. Okej. Aha, i on rzucił go. Bo on też czasami atakuje. Dobrze, czyli on albo się leczy, albo atakuje, to też dobrze wiedzieć. No, w sumie logiczne, że on będzie atakował. Dobrze. Czy ja mam jakieś szanse na to, żeby stworzyć piękną kupę? Nie, że mam, jak nie, jak tak. Dobra, no spokojnie. O, jeszcze zlepkę. O nie, to niedobrze akurat. O, fuck you. Zróbmy tak. To jest akurat źle. Liczymy 5 kup. Mam jeden ruch. Dobrze, zrobimy tak po prostu. Dobra, okej, okej. Tu wzmocnimy na razie czego. Teraz weźmiemy tak, zrobimy tak, cyk. Tu zrobimy of course tak. I jeszcze raz polecimy tutaj w pana gluta. I cyk, i co? No i fuck yeah, no i proszę bardzo, i tak to się robi, tak się przechodzi Forlorn Hollow. Co mamy? O, jak dużo pieniążków. I mamy 23, wspaniale. Start with mana, gain soul hearts. Ja myślę, że będziemy startować z maną i będzie miło. Kolejny roll. Sobie zobaczmy, co tam będziemy mieć. Aha, aha, i co? 5, czyli co? Czyli fight. Spell damage up, to jest spell damage. Ej, cieszy mnie to bardzo. Możemy się uleczyć, ale nie ma po co. Spell cost less, to jest fajne. Spell hurt, heart more. Heart more. To jest ciekawe, tak szczerze. Czy ja bym chciał, żeby zadawać więcej obrażeń? To jest kurde zastanawiające. Czy ja bym chciał, żeby jeszcze mniej kosztowało? Ja bym chciał chyba, żeby jeszcze mniej kosztowało. A ja nie mogę tego zmniejszyć. To nie chcę. To ja chcę to. Chcę, żeby mniej, bardziej bolał rypsnięcie maczugi. Okej, exit. See ya. The halls of Belial, whatever. Tu jeszcze nie byliśmy. Next, tiles will appear in the black areas. A, czyli to jest to, co będzie następne, rozumiem. Ej, ale jakie creepy, nie? Ja ci pitole. Dobra. Relax. Możemy ustawić to tak i ustawić to tak. To będziemy mieć mega kupę, która będzie bić za miliony damage'u. Naprawdę, teraz to jest po prostu damage jak... I strój za 4 i te biedne te, co one mają począć, te biedne, nie wiem w sumie co to jest. To jest albo zdenerwowana kulka, nie? Takie wiecie, takie jak w kreskówkę w jakiejś anime czy w czymś się pojawiał tam taki znaczek na głowie, jak się tam irytowali. Albo... Albo kurde, nie wiem, jakiś organ. O, to jest całkiem ciekawe. Jest całkiem miłe i przyjemne prawie, że... mogę też zrobić o tak fajnie i też będzie śmiesznie. Tak mogę zrobić, bo sobie pozaklejam im mordy. Elo. Przynajmniej nie zaatakują mnie tutaj. Okej. I mogę zrobić tak. Cyk, cyk i cyk. O, i spa. O, i zdechu. O, i zdead. Wspaniale, dobrze. Koniec, okej. Tutaj się tak sobie przeszedł. Nie wiem, co ten burak robi. Nie jestem pewny, czy chcę się dowiedzieć, tak szczerze. Wiem, że bardzo byłbym zadowolony, gdybym mógł jakoś kupę tu ułożyć, prawda? Ale nie bardzo mi to wychodzi na razie. Dobrze, weźmy sobie, rzućmy tak. Wspaniale, wiii! Okej. I teraz sobie pomyślmy, czy jestem w stanie ułożyć kupę? W dwóch ruchach jestem. Może ją ułóżmy po prostu. Okej, elo. Zrobimy i dzięki temu tutaj podwoimy i tutaj będziemy go napiętralać i cyk, i gość się składa i nic nie robi jeszcze przynajmniej.
Okej, dobra, to ja chyba jednak nie chcę wiedzieć, co on robi, bo jakieś strasznie długo stał bezczynnie. 3 coiny. Mogło być lepiej. Plus 2 movement, big slurp, mana gaining attack, fish hook. To jest fajne. Ale to jest fajne, big slurp. Nie wiem, czy nie lepsze. To jest lepsze chyba. Pick a spell to replace. Ja bym chciał to wywalić. Mana gain! O kuźwa, ile tego jest! Bijmy tych, co mają niewiele tutaj, prawda, ten. Ożeż. Co za dziady. Teoretycznie mógłbym mieć dwa ruchy. I ja chcę dwa ruchy. Bo teraz zrobimy tak. Nie wiem, rzućmy tu. I teraz zrobimy w ten sposób, że cykniemy tak. Łup, pięknie. O Jezu, cudowny spell damage. O nie, on ma shielda. Spell resista ma. O, i tak to działa, że to atakuje od razu, te gówniaki małe? Dlaczego tak? Chami prostaki, no. Zrobić tak albo tak. Tak jest lepiej w sumie. Okej, zrobimy w ten sposób i w ten sposób. Dobrze, cudownie. Ty możesz atakować, ale ty nie możesz, gówniaku jeden. Nie ma takiej opcji w ogóle, nie ma takiej możliwości. Tu mogę zrobić w ten sposób. Jest spoko. I tym rzucimy w ciebie. Okej, cudownie. Kupy bym chciał ułożyć, dziękuję. Tak zrobimy, jest git. Kupę bym rzucił tu na razie czego. Cyk. Cyk. Okej. Niby mógłbym gwiazdkę. Może użyjmy tej gwiazdki, bo to jest dobry myczek, bo ja sobie teraz tutaj ponaparzam. I crit, proszę. No nie, why. Mogę dostać plus 2 movement. No i wezmę sobie plus 2 movement, bo why not. Okej. Mogę teraz zrobić sobie tak. Wspaniale, cudownie i przepięknie. Dobra, lecimy z koksem. Teraz rypsniemy tak. Subcio. I mogę jeszcze... tak zrobić, to będę miał ładne te... no, of course, tak. Ale to jest spell resisted. To jest durne, że to jest też resist na to działa. No ale nic, dobra. And... tutaj sobie przejdą, ci się zdenerwują. Spoko. Teraz zrobimy tak i tak. Elo. I teraz sobie rzucimy tu. I rzucimy sobie jeszcze raz tu i crit. No niestety. I niestety. Kurde, no to mam problem. No, mogę próbować kupę ło... nie, no nie ma szans. Tu na dole. Mam jeden ruch. Jeden. A to nie, to w ogóle nie ma szans, słuchajcie. Ja myślałem, że dwa mam. Jeszcze. To na następną turę. Okej, teraz mi się oberwie za jeden. Cyk. Okej, spoko. Wszyscy naładowani. Okej.
Będę miał tak. Spoko. No teoretycznie mogę tego użyć, tylko mi to nic kompletnie nie daje. Okej, okay, może być tak. To będzie kupsztal przynajmniej. Spoko, rzucimy tutaj. No to mi nic nie da, bo będzie rezista miał. Ale odrzuca! Jak tak zrobię? O! Ej, to jest ciekawe, bo to przynajmniej nie atakuje. Ej, zarąbiście, to kolejna właściwość. Uii. Właśnie się o niej dowiedziałem. Cudownie, cudownie, cudownie. No dobra. No dobra. Mogę też zrobić tak, to tutaj się troszkę rozluźni. Cudownie w końcu, dobra. To teraz tak, tego ziutka zablokujemy, co by nie przełaził. Tego też. Tego zaciukamy. Elo, po robocie. Okej. Okay. Destroy row of tiles. Jak zupełnie szczerze, to... A, nie. Możemy tak myknąć, będzie 5. To mi niepotrzebne, to też nie i to w sumie też nie. End turn. Okej, okay, oni coś tam sobie zrobią, ruszą się. Tak troszkę, my zrobimy tak. Cudownie, 4 ruchy. Tak. Będziemy w tego naparzać. Cyk, może akurat jakiś crit siadłby kiedyś. Nie siadł, niestety. No to możemy zrobić tak. Możemy sobie machnąć tutaj kupsztala. Tego kupsztala rzucimy sobie tu. Znowu sobie ich tutaj poodsuwamy troszkę. Nie wiem, czy to mi coś daje, ale dlaczego by z tego nie skorzystać? Dobra. Mogę też skorzystać z tego, żeby tu ich ogłuszyć. Znaczy zglutować, że się tak wyrażę. Glucik tutaj, cyk. Glucik tutaj, cyk. Pięknie. Weźmy może plus movement. I tak, i ułożymy sobie 4 kostki. I będziemy w tego tutaj powoli wykańczać. Cudo! Wszedł crit, dobrze, wspaniale. Tak, and turn. Okej, okay, tu jest gicik. No i tutaj zrobimy w ten sposób. I zarzucimy mu w twarz. O nie, tylko nie na twarz. No właśnie, że na twarz. Okej. Okay. Możemy zrobić tak. I rzucić tak. Liczyłem trochę na to, że to trochę inaczej wyjdzie, ale okej. Okay. W sumie nie wiem, co chciałem osiągnąć. Chciałem zobaczyć po prostu, jak idzie ten. Czy rzeczywiście się pokrywa to czarne z tym, jak spada. Jakie elementy spadają. No i się pokrywa. Jakby na to nie patrzeć. Dobra, zróbmy teraz zębuszki. A masz! Zwróżki, zębuszki! Te brutalu! Dobra, robimy tak. On tutaj się naładuje. I teraz mu spuścimy łomot czymś. Jeszcze nie wiem czym. Teraz zrobimy tak, tak i o, i mamy elo. Iwi! Strasznie długo kurde zajmują te walki w tym Belial, whatever. Ja bym zrobił tak. Tak. I tak. I to mi da już 2 rzuty tymi. I bym celował w tego niebieskiego, co by to może kryta dostał. Niestety nie dostał. I mógłbym też jeszcze jeden movement dostać. I zrobić w ten sposób. To by mi dało użycie tego, co za chwilę. Ale czy ja jeszcze mogę tutaj... Zaczynam kombinować może, żeby trochę tutaj kurde felek kubkę ułożyć, że tak powiem. Ten w dół musiałby pójść. I tak zrobimy. Cyk, oczywiście, bo więcej okazji nie będzie. Okej. Okay. No i tyle, end turn. Okej, okay. I tutaj się poprzemieszczają, tutaj się zdenerwują. Okej, okay, dobra, i potrzebuję tak, potrzebuję kupeczki, że się tak wyrażą.
zrobimy w ten sposób. Zrobimy tak. Tutaj zrobimy oczywiście tak, myk. Czy to był chyba błąd? Tak. A nie, to nie był błąd. Będzie okej, okay, będzie okej, okay. Dobra, spoko. Jakimś cudem przeżył, nie wiem jak i chyba nie chcę wiedzieć. To możemy zrobić teraz tak, to troszkę ich tutaj zgrzybujemy. Glut, to zrobimy tak, glutem. Glutem. W sumie to zróbmy tak. O nie, tylko ze spela. Freaking serious. Seriously, man. Dobra, end turn niech będzie. Tutaj przelezie, tutaj ten se zaatakuje, jest git, tutaj teraz atakują. Czyli chcielibyśmy ułożyć kupę. Totalnie chcielibyśmy kupę ułożyć. Okej, okay, zrobimy także w ten sposób. Cudownie weszło od razu tamto. Kupsztalo rzucimy tu. Tego rzucimy, bo jest niebieski. Okej, okay. On weźmie damage, że tak powiem. Dobra, teraz lecimy tak. I dostanie najpierw tamten gówniak. Teraz dostanie ten gówniak. To jest spell resisted? A no tak, o Jezusicku. Ale dobra, ale atak wyłączyłem przynajmniej. Jeden ruch. Jeden ruch. I to będzie ten ruch. I to będzie end turn. Okej. Okay. O nie, i ty od razu zaatakujesz? Chami i prostaku, jak możesz. Nie wiem, po co mi tyle kup w sumie. Teraz powinienem się koncentrować na kościach. Ale niech będzie. Zrobimy w ten sposób. Teraz oczywiście tak, cyk, elo. Na razie czego wam też tutaj, prawda, wybije was z waszego attack moda. Okej. Okay. No i teraz ja bym chciał ułożyć w ten sposób kosteczki moje piękne. Bijemy ciebie. And turn. No kurde, chyba tak, bo nic więcej nie zrobię. Okej. Okay. Okej. Okay. I teraz ja bym chciał ułożyć tak. Na razie zacznijmy od ruchu. A, bez sensu gwiazdkę zmarnowałem. Trudno. Dobra, zrobimy tak. Teraz mogę też zrobić tak. Uuu, i nawet glucics. Dobra, tutaj zrobimy tak. Tu rzucimy gluta. Okej. I teraz ja bym chciał zrobić tak. I ja bym chciał zrobić tak. Teraz będzie mieć cyk. I to będzie, o, pięknie. Za jeden. I czy jestem w stanie, no tu jestem w stanie jeszcze niby jeden ruch. Czy on coś mi daje? Owszem, daje, ułożę sobie tak, dobra, spoko. To możemy się healnąć, why not. Okej, okay. Spoko, no i teraz sobie ułożymy w ten, albo mogę też. Mogę też heala, ale nie, dobra, dobra, dobra. Nie mam z czego się healać póki co, zrobimy w ten sposób. Dostał za jeden. Myślę, że kupsztala możemy ułożyć. Będzie ok. Kupsztala rzucimy tutaj. Gluta rzucimy w niego. Jest git. 3. No wspaniale. Tutaj mamy 4. Plus one move. Ło, wow, półweczka serca. Super. Dobra, cyk. No dobrą sprawę, brakuje mi jednego ruchu. Dobra, luz, end turn. Tak. On tutaj się tam zdenerwuje i tyle go będzie, bo robimy tak. I powinno być po ptokach. Cyk. No i tyle, no i pięknie. I mamy treasure room za chwilę. Ile mamy golda? 2 golda. Za takie walki 2 golda to jest jakaś kipina. Gain coins equals to next damage taken. To nie, to nie chcę. Rainbow finger. Change any tile to wild.
A Wild to jest ten? To jest gwiazdka? Może być niezłe, to zamiast czego ja mógłbym to chcieć. Nie, chyba nie chcę. Nie mogę skancelować? Escape? Możesz. Change any tile to wild. Może za tego movementa? Wywalę tego movementa. Mam plus 2 movement. Bamboo versus Sandru. His bones are invincible? Nietykalne, niewidzialne. W sensie nie mogę ich bić pewnie. Skurkowańce. Dobra. Widzę 3 kupy obok siebie. Więc zaczniemy od kup. Zacznijmy od kup. Boże, ile on ma zdrowia? 18? Ej, ale to w miarę dobrze idzie, bo on jeszcze nic nie przywołał, okej. Ale teraz ma persisted. Czyli co? Czyli... Zróbmy tak na razie. Czyli raz go mogę spellem zaatakować. Może go w ogóle mogę raz tylko zaatakować na turę. To by było ciekawe, muszę przyznać. Nie no, próbuję no. Tak, mogę raz na turę zaatakować go spellem. Ma jeszcze jakieś kersy. Ło, dlaczego on aż 3 ruchy? Friggin' serious, man? Dobra, robimy tak. Rzucamy kością, to odlatuje gościu, jakby mu tam nie wiem co się stało. Ej, to kurde nie będzie łatwy boss, nie? To nie będzie łatwy boss. No dobrze. Mam gwiazdkę, myślę jak z niej skorzystać, ale... Ale też jeden ruch już zrobiłem, czyli mam 2 ruchy. To nie jest... Dobra, no na razie chyba przychodzi mi tylko to do łba. Po prostu go rąbnijmy. Aha, czyli on tak. Może dostać tylko raz... Dlaczego on ma aż 3 ruchy? Won, gnojarzu! I mean, seriously. Seriously, man. Get out. Get out of my face! Gorsze jest to, że ja totalnie nie pamiętam. No, to może być dobre. Co ja miałem w danym tym? Boże, i on dostaje za 1. Change in a tile to wild. Pampara, papara, para, 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 pampara, papam. Chcę zobaczyć to i chcę to. A, na gwiazdkę zmienia, dobrze, okej. To miło, ja bym rzucił kubkę tutaj, że się tak wyrażę. I cyk, po ryju. O nie, czyli on w ogóle może dostać tylko 1 damage per tura. You're fucking serious. Och mój Boże, czyli ja w ogóle źle celuję, ja powinienem celować w nie te tile. And. To mi nic nie daje, dobra, cursed. Za każdym razem klątwę. I tak, albo atak, albo klątwę. Skurkowanie, co? Seriously. Okej. Żebym ja pamiętał, co tu było. Dobra, ja bym chciał tak, albo kupę, albo zielonego gluta. O nie! Shit, man! A, dobra, tylko myszka. Okej, dobra, już. W tym myszka przestała działać, bałem się, że komp siadł.
Nie wiem, czym jest to. Nie wiem, czy chcę wiedzieć. Dobra, rzucamy tak, cudownie. Tu i rzucamy kopsztala. A, bo przy okazji. Cudownie. Wspaniale. Okej, więc zrobimy tak i cyk. A on już dostał w tej turze, dobra. To nie było tematu. Any tile to wild. Okej. To bym chciał na wilda zmienić. End turn. Okej, czyli walnął w ten. Cudownie. Myślę, że teraz... O nie, ale to ja będę musiał go... To jest zły pomysł, bo on wtedy obrywa i ja już go nie mogę tknąć. To jest, kurde, głupota pierwszorzędna. Really. A, kuźwa. Tu nie było zielonego gluta. Dobra, rzućmy mu gluta. Glutensa. Plus 2 movement, why not? Weźmy sobie jeszcze tak, to będzie triple movement. Spell ready. Nie mam pojęcia, gdzie są kupy, więc... No nie, po co ja to robię? Po co ja zęby układam? Czy lepiej kupy układać? No użyjmy, no ale to... Okej, dobra, mana drain, cursed i podszedł do przodu, spoko. Jakby mu tak ciągle kazać do przodu podłazić, to nie byłoby głupie, tak sobie myślę. Dobra, rzucamy tutaj kupę. Strzelamy mu za jeden w ryj, znaczy za 4 w sensie. Próbujmy jeszcze raz, oczywiście nie działa. Okej, zostały nam 2 ruchy. W 2 ruchach spróbujmy sobie na przykład, nie wiem. Przerzućmy, bo se możemy. Oczywiście on będzie odporny. Change any tile to wild. Why not? Zróbmy tak. Cudownie. Ram pam 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 pam. Okej, okay, tu zrobimy tak, że sobie kupsztala po prostu przygotujemy. No end! No jakżeby inaczej. No dobra, potrzebuję jeszcze 2 tur. Wspaniale. I to najlepiej tak, żeby móc układać kupsztale. Tak szczerze to tak zrobię, wszystko będę stawiał teraz na kupy, znaczy tutaj w tej turze. Cyk, elo, dobra, 2 mu zostały. 2 punkty zdrowia, oczywiście nie zadziała nadal. No gdzie, skądże znowu. Ale jeszcze raz, tak żeby go odsunąć pod samą ścianę, żeby wiedział, kto tu rządzi, kurde felek. Dobra, cursed. Czyli cursed, 2 kroki i jeszcze hit, to nie za dobrze ci trochę te ziomek? Szczerze, jakbym kupę ułożył, ale ja już nie wiem, gdzie mogą być kupy, a gdzie nie. Zrzucamy tak. Cyk. Pięknie. I tak naprawdę... Dobra, zróbmy tak. Rzucimy ci w ryj. Teraz tak. Śmiesznie mam plus 2 movement. No cóż. No cóż. Jakie ja mam, kurde, teraz na to szanse, wy mi powiedzcie. Nie, a nie, no mam w sumie, bo zrobię tak i jest git. O Jezu, jak cudownie, bo normalnie nie wiem, jak sobie z tą klątwą radzić. Czy on już pada? Pada! Weszło, o Jezu, godzina. 23 coiny, ale to chyba nie ma znaczenia, bo chyba... Finally, Bumbo half coin. But Bumbo notice a thing. Weird box in back of room. What in there, Bumbo think? A lady made of hair? 3 warps filled with fudge? A dancing can? It a mystery. No thinking, Bumbo, bash open scary box. What this? Another Bumbo? What happening? Bumbo the Weird unlocked. Orzesz, ależ głośno.
Dobra, no cóż, moi mili państwo, to już i tak za długo trwa, także dziękuję pięknie. Do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu. Tym razem myślę, że Bumble the Weird. Jeszcze tylko bym chciał zerknąć, jakie on staty ma w sumie. Skoro już ten. Co on tutaj ma? When they kill, they gain movement. O, to jest fajne. Health 1, rozumiem, że ma ten. Luck nie ma w ogóle, reszta spoko. Remove tiles and throw them. To ciekawe. It's more of a selected tile. Ciekawe. Dobra, tak czy inaczej, to będziemy ogarniać w jakimś następnym filmie. Tymczasem dziękuję pięknie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.